Cześć wszystkim. Dawno nie nakręcałem żadnego filmu, bo nie miałem co wam pokazać z tradycyjnego golenia. Mydła wszystkie mam te same, brzytwy te same, ale ostatnio rozmawiałem z partnerką o urodzinach, co bym chciał dostać. Co prawda urodziny w maju, ale co bym chciał dostać, czy kubek, czy pędzelek, czy coś jeszcze. Tak przeglądając te wszystkie oferty, trafiłem właśnie na kubeczek, na ciepłe mydło, ciepłą pianę James Kent. Z tego, co gdzieś tam wczoraj przeglądałem internet, to kubeczek przedwojenny, mimo że firma robiła do bodajże do 2008 roku swoje naczynia. 1800, nie pamiętam, który tam zaczynał pan James. Otworzył swoją firmę. No w każdym razie do 2008 firma działała. I taki oto kubeczek. Tu się wlewa ciepłą wodę, tu się kładzie kostkę mydła. Nabija się pędzel, robi się fajną ciepłą piankę, ta pianka się utrzymuje w tym cieple. Co prawda mydła w kostce nie mam żadnego, bo mam same próbki albo kremy, ale spróbujemy coś tutaj ukręcić w tym kubku. A rzadko się też golę na dwa przejścia, więc no ale zobaczymy, postaram się ogolić na dwa przejścia, ukręcić pianę w tym oto kubeczku. Pędzelek, jaki użyję. Atomic Rocket Phoenix Artisans. No co o tym pędzlu? Jedyna wada, że nie jest to borsuk. Przy okazji przedstawiając wam ostatnio ten pędzelek na filmie, strzeliłem babola, że mój pędzel to jest 24 mm. Nieprawda, to jest 21 mm. Edwin Jagger Best Budder. To jest borsuk MK, tak zwana, 21 mm knot, nie 24 jak podałem. Także malutki shaving brush. Tak by go z angielskiego nazwać. Także to jest 21, to jest 26. Nie wiem, skąd mi się ta 24 przy nim wzięła. No i do takiego naczynia pasowałaby brzytwa Grach Pulmacher Silvering, bo ona też jest przedwojenna, lata 20 ubiegłego wieku. Ale że zauważyłem, że na większości filmów ją mam, bo ja się bardzo lubię nią golić. To dzisiaj druga moja brzytewka, którą w sumie też się lubię golić. Stis. Pięknym, będzie widać, piękny pałac kultury i nauki. Tych pałaców w Moskwie jest bodajże 7 albo 8, są nazywane siostrami Stalina. To jest Stis Moskwa, 55 rok. Piękne okładki, piękna brzytwa. Brzytwa, która bardzo pięknie współpracuje z moim pasem. No, jej wecowanie to jest... Brzytwa idzie po tym pasie jak po masełku, golenie później jest jak po masełku, bardzo też lubię. No, chodzi jak piercing, także bardzo współgra. Nie wiem, nie zetknąłem się, inne moje brzytwy tak, no wiadomo, no wecuję je na tym pasie i tak dalej, ale ta brzytwa po prostu po tym wecowaniu to jest jak rakieta. Nie wiem, skąd jej się to bierze, co to za stal, ale golenie jest piękne. No dobra. Nie zakaduję. Napełniam naczynie ciepłą wodą, by mieć ciepłą pianę. Moczę sobie twarz przy okazji. Fajny prezent urodzinowy. No mówię, za grosze zobaczyłem, że w zasadzie jest coś takiego i mówię, sprawię sobie naczynko, które
zawsze chciałem mieć, bo jak jednak gdzieś tam już zrobię to drugie przejście, to ta piana taka zimna. Ja spróbuję trochę, mówię, inaczej je użyć niż by to zakładało. Nie mam malutkiej kosteczki mydła. Ona się jeszcze trochę pogrzeje. Fajne, cieplutkie. Ona po środku ma otworek, żeby podgrzewać tą kostkę mydła, także żeby nabić po prostu ciepłe sobie mydło do pędzelka. Takie mydełko, taka miseczka, to weźmiemy sobie próbkę róży. Róża była w XIX wieku bardzo podobnież takim popularnym mydłem wśród panów o zapachu. Mydło różane. Zobaczymy tą różę. Ja też ją zresztą bardzo lubię, fajne mydło. Taylor Old of Bond Street. Róża. Tej róży wyciągnę z tej próbki na szpatułkę. Mydło kremowej konsystencji. W zasadzie taki krem do golenia. Wstawić ciepłe naczynie do zlewu. Złapać za ręczkę. Trochę się woda z tego naczynia wychlapuje. Ale instrukcję obsługi załapałem. No jeszcze trochę wody na pędzel, bo sobie nie dałem. No. No tak to wygląda. Naczynie w pianie, pędzel sobie połknął mydło. Jeżeli to będzie tak utrzymywać ciepłą wodę jak w tej chwili, to ja się jeszcze trochę sobie zmoczyłem czubek pędzla. No mówię, ten pędzel ma inną wadę, taką, że nie jest borsukiem. Kurde. Nie potrafię wam tego wytłumaczyć, ale borsuk to jest borsuk. No, porównanie tego małego mikrusa, który za mną z tyłu stoi, a tego, no to no borsuk coś w sobie ma po prostu. No i nie czarujmy się. Nie ma tego syntetyk. Sobie odłożyłam tutaj. Nie ma tego syntetyk i mieć dla mnie osobiście nie będzie. Borsuk jest borsuk, nie wiem jak dzik. Może się niedługo będę golił pędzlem z dzika, zobaczymy. W
Wtedy też filmik nakręcę. Znów ją muszę przyzwyczaić do kamery. No, wczoraj się nie goliłem, czekałem na stosowną możliwość przedstawienia wam tego kubka, nagrania filmu. Tam stoi moja stara miseczka, gąbeczka. Od wrażenia zmoczyłem twarz, nie dałem płynu na podrażnienie przed goleniem, żelu przed goleniem, ale to mydło daje dosyć dobry poślizg. Maszynka ładnie zbiera. Czy maszynka? Brzytwa ładnie zbiera. Lubię tego Stiza. On po prostu płynie. Zaraz już powinienem wczoraj zgolić. Ale tak wyszło, że golę się dzisiaj rano. Przy drugim przejściu to sobie jednak zastosuję płyn przed goleniem, bo powiem wam szczerze, że tak jakoś dziwnie mi się goli. Przywykłem, że ten ślizg jest większy.
Ostatnio to tak stosuję przed pierwszym przejściem, przed drugim przejściem. I oczywiście ten nohaj żar. Powiem tak, daje jakąś ochronę przed podrażnieniami, ale żeby to było takie jakieś rewelacyjne, to ja już nieraz mówiłem, że dla mnie bynajmniej choćby żel Edwina Jaggera jest lepszy niż to cudo. Dobra, zobaczymy jak moja ciepła piana. Kubeczek jest naprawdę ciepły. Fajnie to wygląda. Powiem wam tak, to jest Jack Bayera, zupełnie inne używanie mydła. Jeszcze jak się trochę końcówki pędzla zmoczy w tej ciepłej wodzie, no to jest super. Zadowolony jestem, pomysł na prezent świetny. Także zamierzam używać zamiast zwykłej miski. Jakieś czerwone kropeczki, ale to po prostu no tak jak mówię, no ta brzytwa to z zetknięciem z pasem Piomet Częstochowa, bo takiej posiadam, no to jest mam ciemny zarost, ale tak żeby tutaj widać, że jest, ale wierzcie mi, że skóra jest gładka. Po tej brzytwie, no ja mówię, no to jest, ona się robi co najmniej jakby, nie wiem, na paście przed goleniem była ostrzona. Także tą agresję widać, bynajmniej, znaczy później ja się nią, to jest moje pierwsze golenie nią od jakiegoś czasu, więc ja się później do niej przyzwyczaję, już takich jakichś tam niespodzianek raczej nie będzie, ale no to jest po prostu
Przy okazji, to co gdzieś tam kiedyś pisałem na forum, każdy ma swoją odnośnie do golenia i ogolenia. Każdy ma swoją mapę twarzy i trzeba wiedzieć, w którą tą stronę te włosy rosną, żeby się ogolić. Zobaczcie, ja tutaj, ja tą maszynkę tutaj jadę po skosie. Po skosie i, o, i zbieram. Już po jakimś czasie się nauczyłem. O, jest widać czarne na ostrzu. O, teraz widać. Nie będę tak wam pokazywał, ale po prostu ona, ja już wiem, w który kierunek nadać. Żeby to szło. I tej mapy własnej twarzy trzeba się też nauczyć. Czy to będzie robił prawą ręką, czy lewą ręką się golił? Nawet możesz nogą tą brzytwę trzymać, jak ci się uda tak ogolić i tak ci wygodnie. Ale ta geometria twarzy własnego zarostu to, no to jest podstawa. Jeszcze jakieś. Zresztą to nie tylko się tyczy brzytwy, bo maszynki do golenia. Również maszynkę też zatrzyma. Siebie się nauczyć golić, znać własną twarz, wiedzieć, jak te włosy rosną, w którą stronę. To jest jedyny sposób, żeby się jakoś dogolić. Czy to maszynka, czy to brzytwa. Nieważne, czym się golisz, ale jak się golisz, żeby osiągnąć skutek. Jak się będziesz smerał w jakiś dziwny sposób, to się po prostu zostanę w miejsca niedogolone gdzieś tam. I tyle. Że to nie jest tak, że tylko z włosem pod włos. Mówię, nie jest to duża jakaś filozofia, ale po prostu trzeba patrzeć na to, co się robi przy goleniu. Po jakimś czasie człowiek jest ładnie dogolony. Myje brzytwę. Powiem tak, z miseczki jestem zadowolony. Nawet bardzo.
szyja ogolona, boczki też, to już bardziej się szarpał. Nie będę, bo to nie ma sensu. Ja mam ciemny zarost, więc i tak będzie widać, a efekt wow jest. Ładnie, wszystko fajnie. Jeszcze jakiś płyn po goleniu, ale to już jak wyjdę spod prysznica. Jeszcze coś mi zostało. Białego, niewidocznego. Dobrze, jeszcze mi zostanie posprzątać. Przejechać brzytwę z 10 razy. Tak, żeby już była z tego mydła oczyszczona. Przejechać na pasie. James Kent. Polecam. Miseczka jest ciepła. Pianka rewelacyjna. Zresztą sami widzieliście. No super, no położyłem tutaj, nie miałem kostki mydła, po prostu położyłem w tym małym tygielku troszeczkę mydła z próbki. Od kolegi Infidela jeszcze pozdrawiam, bo zrezygnował z bycia na forum, może będzie gdzieś tam oglądał. No co? Fajny film. Fajne golenie znaczy się. Film też. Fajny pędzelek, no tak jak widzieliście, rewelacja. No i ja jestem zadowolony, bo w końcu się nie goliłem zimną pianą po odstaniu, tylko fajna, ciepła pianka. Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się i do następnego razu, jak będę znów miał jakąś nowość, to niewątpliwie wam ją gdzieś tam pokażę i nakręcę filmik, bo tak jak mówię, jeżeli nie mam czegoś, czego wam pokazać z nowych rzeczy, to nie pokazuję, a mydła mam, płyny po goleniu mam, wszystko mam, nic mi nie brakuje, więc po prostu no tym samym nic nie nakręcam, nie? Okej, dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć.